Segreguj odpady to gra edukacyjna skierowana do najmłodszych mieszkańców gminy Police. Na zwycięzców oprócz zdobytej i utrwalonej wiedzy czekają nagrody rzeczowe. Na stronie internetowej gminy Police dostępna jest gra online dotycząca segregacji odpadów. Bohaterami tej gry są dziewczynka z domu jednorodzinnego i chłopiec z budynku wielorodzinnego. Jako ciekawostkę powiem to, że gra została specjalnie przystosowana do systemu gospodarki odpadami, jaki funkcjonuje na terenie naszej gminy. Oprócz tego grafika gry została też stworzona w taki sposób, żeby pokazać, że gra że akcja gry toczy się w Policach. Gra uczy, jak postępować z poszczególnymi rodzajami odpadów. Wygraną jest między innymi zdobyta i utrwalona wiedza. Po 20 października pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami odwiedzą szkoły i przedszkola, by sprawdzić wiedzę najmłodszych w temacie segregacji odpadów. Gra edukacyjna będzie dostępna na stronie gminy Police przez 2 lata.